trochę za długo była. Będzie chrupieć. 20 minutes later. Chrupki. Ja takiego lubię najbardziej. Pycha. Calidos. To jest ryba. Ryba? Cześć, jestem Krzysiu. Witamy Was na kanale Enjoyment Family w kolejnym odcinku odnośnie kulinarnych niespodzianek. Dzisiaj dla Marty przygotowałem coś wyjątkowego. Będzie to łosoś. Spróbujemy go sobie zrobić. Mam nadzieję, że Marcie będzie smakować. Więc tak, zaczynamy od tego, żeby sobie przygotować to, co dłużej się robi, czyli ryż. My zawsze tak robimy, że gdy mamy na przykład szklankę ryżu, to dajemy dwie szklanki na to wody. Szklankę ryżu. Ryż gotujemy tak długo, dopóki nie wyparuje woda. Przynajmniej my tak robimy, bo wtedy dla nas jest idealny ryż. Pierwsze co, to sprawdzimy sobie, czy nie zostały jakieś łuski, bo to już to jest maszynowo obierane, ale jak widzę, nie jest to dokładnie zrobione. Musimy sobie obrać łuski z łososia. Mamy już zdjęte łuski. Teraz sobie troszeczkę to obsuszymy tego łososia. O, kawałek tego. Obsuszymy sobie łososia, żeby nam nie szczerał na oleju. Pierwsze co zrobimy, to sobie go jeszcze posolimy od razu, bo już mamy go osuszonego. Sobie go tutaj posolę. I odrobina pieprzu. Teraz nalejemy oleju i włączymy patelnię, żeby nam się tu wszystko rozgrzało. Nie musimy dodawać dużo oleju, wystarczy taka delikatna tafla, żeby nam się to w całej patelni rozeszło. Skórę do dołu. I drugi kawałek. Teraz sobie posolimy górę. Może się wydawać, że trochę dużo tej soli, ale my lubimy dobrze doprawione. Do sałatki, jak to facet, kto się będzie męczył, użyjemy sobie takiej już gotowego zestawu tutaj różnych jakichś zieleniny. I do tego dodamy sobie jeszcze paprykę i rzodkiewkę. Tylko ja sobie przemyję deskę, bo mam od ryby. Zostawiamy tylko samą czerwoną paprykę. Nie posoliłem wody. Zapomniałem posolić wodę. Super. Tak jej dosolę rybę, że powiesz, że dobrze, że nie soliłem ryżu. Proszę i zamknę, żeby... To mi to dzisiaj wcale nie idzie, powiem ci. Ale wiadomo, jak faceta się zostawi samego w kuchni, to jest bajzel. A u nas jest, jak już chyba wspominałem, ten kto gotuje, ten nie sprząta, sprząta ten, co nie gotował. Czyli nie muszę się przejmować. I jeszcze pokrywka. My mamy taką fajną szufladę na te pokrywki. Możecie sobie pomysł wziąć. O! Że wszystkie pokrywki są na szufladzie. I wtedy one się nie walają między garnkami. A to jest chyba tam. I wyłączamy. O. Ładnie się robi, jeszcze może zostać. Szybko do naszych tych rzodkiewek. Mamy pokrojoną rzodkiewkę, więc dorzucamy ją do naszej tutaj sałatki. I mieszam. Jak jesteśmy przy sałatce, to od razu zrobimy sobie sos sałatkowy. To jest francuski sos sałatkowy. Jego mieszamy z wodą, z olejem i po prostu wrzucamy do szklanki, więc nie ma jakiejś wielkiej trudności. Mam jakiegoś kubka. Dodajemy teraz 3 łyżki wody i 3 łyżki oleju. Musi to chwileczkę odstać, żeby się przegryzło. Więc odstawiamy to i w międzyczasie możemy już obrócić naszą rybę. Można sobie bez problemu dotknąć tutaj. Mam nadzieję, że będzie ładna, bo coś tam się nam kopci. Dobra.
idealnie wysmażona ryba. Trochę za długo była. Będzie chrupieć. Z drugiej strony wystarczy minuta, może pół. Ale ja to ze skrowie, Marta, nie zobaczy. Następnym odcinkiem Marty będzie, dlaczego rozstałem się z moim mężem. Ale obrócę to do góry nogami. To. Smutny jestem. Ale nie zawsze w kuchni wszystko wychodzi. Nawet jak macie super sprzęty, a nie macie umiejętności, to nie zawsze wam wychodzi. Dobrze. Odkładamy sobie ją. Ja się na chwilę tak położę, bo chcę ją poskrobać. Ale... mi się wydaje, że to będzie taki delikatny wiór. Dobra, to możemy sobie zdjąć. Nie, ja myślę, że będzie dobry. Ale chciałem wam pokazać jeszcze jedną zajebistą rzecz, że mimo, że ja ją tak zjarałem, tą rybę, ona była czarniutka, to nie przywarła mi do patelni i zobaczcie, na patelni nie ma w ogóle śladu, że ja ją przypaliłem. Mógłbym to dalej ukrywać. Nic nie ma śladu. I ona dalej, mimo że była taka spalona, dalej się ślizgała. Dlatego mnie to oszukali. Do naszego ryżu dodamy sobie jeszcze łyżeczkę przecieru pomidorowego. Zrobimy sobie taki trochę pomidorowy ryż. Może jak dam ryż w dziwnym kolorze, to Marta nie zauważy, że ryba jest spalona. Mamy gotowy ryż. Jeszcze zostało nam tylko polanie sałatki z sosem, który mamy tutaj zrobione. Dobra, nie ma co płakać. Wykładamy i zmierzmy się z tym, co narobiłem. I dodajemy do tego ryż. Miałbym jeszcze cytryna, która nam zakryje ładnie to nasze przypalone. Jeszcze przykryjemy je trochę tym, jak to się nazywa? Zaraz sobie przypomnę, pietruszką to trochę przykryjemy. Pietruszka też pasuje do łososia. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem tak. No. Czekaj. Jeśli ci nie będzie smakować. Okej. Okay. Czemu masz węgiel na policzku? Jeśli ci nie będzie smakować, to możemy zrobić kanapki. A wygląda ładnie. Mam chips z łososia. Chrupki. Ja takiego lubię najbardziej. Pycha. Tak to się robi. Normalnie weź sobie, no. Ładnie tak. I spróbuj mięska, tylko nie z skóry. No, kochanie, robisz pysznego łososia? Okej, okay, więc czekamy na rewanż Marty. Mam nadzieję, że zrobi coś równie dobrego. Oj, na pewno! Oj, na pewno, kochanie, możesz się spodziewać. No popatrzcie, jak się zajada. Tak, przypalone, a zajada się jak... Dobra, spróbujmy. Ale ładnie odchodzi od... talerza. No jest trochę suchy. Czuję, że mi braknie śliny. Ale najważniejsze to kochać żonę. I męża. Ja kocham żonę i a ja męża. Ma to zjeść. Co to było? Łodyga. Jaką oś, jak tam nie ma ości? To jest plastik. Być może. Ściąg ten węgiel z twarzy. Mówię ci, kochanie. Skóra się tak przypaliła, że nie przepuściła temperatury do mięsa. Bravissimo. Mój mąż powinien iść do Masterchefa.
Jak cię coś takiego w Masterchefie, kochanie, zdarzy, to powiedz, że tak miało być. Łosoś bronił się przed indukcją. Mojej żonie tak smakuje. Kończymy, czekamy na Martę. Teraz ja już nie mogę doczekać, że Martusza mi poda do stołu coś pysznego, coś wspaniałego. W końcu musi mnie teraz pokonać. Pa. Piecze. No. Masz topy strasznie czerwone, czy co? No bo tak mi bolało to. Czy rozmazane, czy czerwone, nie wiem, co się stało. Być może rozmazane, bo mi przecież ciekło stąd. Idę to sprawdzić.